kolejny piękny poranek, tym razem w północnej Karelii. Tak wygląda najbliższa okolica. No już naprawdę mogę powiedzieć, że w nocy było naprawdę rzeźko. No, dobra, trzeba działać. Jazda. Działać, a nie myśleć. Działać. To się nazywa działanie podkorowe. Czy myślenie podkorowe, działanie... Ach. Zrobiłem sobie ozowisko w tym miejscu. Tutaj pozwoliłem sobie uzbierać co nieco gałęzi na podkład, żeby się dobrze spało. Dalej jest karimata, siatka maskująca i śpiwór. Co dalej? Pora rozpalić ogień. To krzesiwo tym się różni od wielu innych, że jest dwurdzeniowe. Czyli jest ten rdzeń do skrobania i jest ten do odpalania. Większość jest jednorodzeniowych. Które są lepsze? W sumie kwestia przyzwyczajenia. Natomiast są też takie krzesiwo bardzo zaawansowane, że tam się tylko da jakąś podpałkę, naciska guziczek i uderza. To są takie pierdoły, gadżety dla... nie wiem... dla gadżeciarzy. Takie się przynajmniej nigdy nie spieprzy. I zawsze jest iskrownikiem. Oczywiście u mnie iskrownik to jest nóż. To będzie podpałka. Heja. Dawaj. Paszoł. A ja tymczasem zajmę się składaniem reszty ekwipunku do plecaka. Więcej drewna. Więcej drewna. Zmącić. Droga do Murmańska. No stąd jest jeszcze kawałek, bo ponad 300 km, ale spoko, jakoś tam dojedziemy. Pora zacząć szukać żarcia. Dalej mam jeszcze dwie puszki w ramach żelaznej racji, dlatego lepiej, żeby nie otwierać. Dlatego też nie mogę ulec pokusie otwarcia żadnej z moich dwóch konserw, ponieważ wtedy stracę bardzo dużo na swoim morale, bo z punktu widzenia psychologii przetrwania te konserwy są kluczowe. Ich nie można otwierać, a przynajmniej tej jednej z przynajmniej tej jednej z Primori. W tej szerokości geograficznej już można brać śmiało wodę. W sumie też nawet z Ładogi. Ja bym bez większego problemu brał wodę, nie myśląc o tym, co w niej jest, bo jest czysta, tutaj też jest czysta. Ten rdzawy kolor sugeruje co najwyżej, co może znajdować się tutaj pod ziemią, czyli jakieś tam rudy. A rzeczywiście w sumie stąd do Szwecji no jest kawałek, ale przecież największe szwedzkie złoża znajdują się za kołem podbiegunowym. A jesteśmy za kołem podbiegunowym, no a w tym miejscu stykają się wszystkie granice, czyli i szwedzka, i norweska, i fińska, i ruska. Może nie w jednym miejscu, niemniej jednak wszystkie te kraje podzieliły się tym rejonem. Może nie porówno, ale się podzieliły. Już nie będę się bawił żadne odkażenie i tym podobne pierdoły, bo nie ma się czego bać. Zresztą, nawet jeżeli by tutaj w tej wodzie coś było, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Najbardziej wytrzymałe są te rośliny, które sobie dają radę w trudnych warunkach, a nie te, które rosną w klimatyzowanych pomieszczeniach. Na tej samej zasadzie zwykły cywil wyrzucony gdzieś w ten rejon, zamiast myśleć, co by tu robić, jak sobie poradzić, to zacząłby panikować, a przecież nie na tym polega cała zabawa, żeby zastanawiać się, czy zje mnie niedźwiedź, czy wilk, tylko na tym, żeby ogarnąć sytuację i zorganizować sobie wszystko, co jest potrzebne do przetrwania. Zresztą jest późne lato, no tutaj jak to wygląda, jak u nas bardzo zaawansowana jesień. Nic mi się złego nie stanie. Wystarczy się trzymać pewnych prostych zasad. No i złapać coś. Oczywiście. No bo pieszko do Polski to mi się nie widzi. No, sprawa dobrze znana, którą już przerabiałem w przypadku suchodołu, a mianowicie zabawa w dostawy. Dwa sklepy do obrobienia, dzięki Bogu nie jest dużo. I dalej już prosto do Murmańska. Ja nie wiem, czy to jest to miejsce. W sumie to chyba nie jest to. Jest jakieś takie miejsce, co mi mówili właśnie motocykliści, których spotkałem pod Katyniem, że
gdzieś dokonywano, że gdzieś dokonywano wybuchów atomowych i miała być to nowa odkrywkowa metoda wydobywania jakiegoś surowca, ale gdzie to dokładnie jest, że te wybuchy odkrywamy, to nie wiem. Powiedział mi motocyklista, żeby szukać góry, która wygląda, jakby ją łyżeczką wybrać. Rzeczywiście, krajobraz trochę kosmiczny. No tutaj się normalnie dacie, no właśnie nie wiem, gdzie były. Aha, okej. Okay. Ogólnie tutaj jest zjawisko, które wystąpiło w Karkonoszach w latach 80., czyli wytrzewienie lasu przez jakieś tam zanieczyszczenie fabryczne. Łot i ta niesławna fabryka, o której wspominał Rosjanin. Działają w fabryce? Nikiel, metal, nikiel. Aha, nikiel. Tego się nie spodziewałem. Mocagorsk? Mocagorsk. Miasto pośrodku niczego. To rzeczywiście taka góra, co mówi, że wygląda, jakby ją łyżeczką wybrać. Mocagorsk to jest tutaj. Już jest prawie sam Murmańsk. Na tej samej mapie, czyli w fragmencie mapy, jest jeszcze droga na Nordkap, tutaj. Środek północny, to jest Finlandia, to Norwegia. Ale nie to jest ważne. Ważne jest to blokowisko pośrodku niczego. Aha, na Norwegię, da? A вот этот мост на лево Финляндия, на право Норвегия. Понял. No i udało się, oczywiście musiało się udać, bo jak żeby inaczej. Tak właśnie wygląda Murmańsk, a przynajmniej jego przedmieścia. Bardzo mocno przemysłowa część miasta. Co dalej? Zobaczymy oczywiście. A w Murmańsku to stary Gorod jest? Jak w Moskwie, jak w Petersburgu? Nie. 70 lat. Wychodzi na to, że miasto ma nieco ponad 100 lat. A to jest tak zwana stara zielnia. Starszych budynków się w tym mieście raczej nie znajdzie. A styl przypomina ten petersburski. Co nieco. Czyli neoklasycyzm, jakby przemieszany oczywiście z komuną. A to centralny? No, tam tu jolku stają zimą koncerty, bo coś здесь проводится. Aha, centralny post. Понял. Po. Гостиница, удар, блин. Czyli tak wygląda centrum miasta. Ścisłe centrum miasta. Aha. Oto i najwyższy punkt w mieście. Pomnik Aloszy. I oczywiście memoriał Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w fiordzie, który nigdy zimą podobno nie zamarza. Nie za wiele tu do oglądania. Miasto jest inne niż wszystkie pozostałe. Tu i Alosza. W osobie własnej. A tam, kawałek dalej, znajduje się most, który prowadzi na drugą stronę fiordu. A tu już droga do Norwegii. Dobra. Jeszcze parę fotografii. No i co? No i trzeba będzie myśleć, gdzie będziemy kimać. Studenckich przygód ciąg dalszy. Tym razem w Murmańsku pod pomnikiem Aloszy, a wraz ze mną wejścia do północnych bram Rosji. Szczerze, żubr. Dworzec autobusowy w Murmańsku. Tutaj rzeczywiście. No i co? Tu jest autobus 111. I kupiłem sobie chleb za 2,30 i do tego chleba majonez za trójkę. Takie tam. Dla osłodzenia sobie życia. Żeby było łatwiej funkcjonować w dziczy. Nie ukrywam, że poszedłem na łatwiznę i w sumie git. W końcu coś trzeba było z tymi rublami zrobić. A myślę, że 50 zupełności mi wystarczy, nawet dostanie się stąd na nowy most. Ostatnie 20 minut do autobusu, którym mam nadzieję dojadę chociaż do mostu.
za ostatnie 50 rubli. Spróbuję załatwić jeszcze jedną sprawę. Sprawę stempla na karcie migracyjnej. Na przykład w tym hotelu. To powinni być w miarę cywilizowani ludzie, którzy mam nadzieję mi nie odmówią. 20 minut. Stąd pieszo do Warszawy jest 5. Przygód pieczątkowej biurokracji ciąg dalszy. Mam jeszcze 15 minut. Otóż tak, okazuje się, że podobno mogę też się na milicji dostać i na dworcu. Więc wracam na dworzec, gdzie byłem. Czyli jednak prawdą jest to, że można byle gdzie dostać. Tylko trzeba kogoś namówić. Więc idę. Tam jest dworzec. Pani na załączonym wcześniej obrazku to była pani cieć, która sprzedała mi bilety za 36 rubli. Czyli dostałem jeszcze 14. Natomiast na wokzalu policja mnie wylegitymowała i spisała. Ale to normalne w tym kraju. Pierwszy wieczór za kołem podbiegunowym. Jestem w Murmańsku, czy też właściwie po drugiej stronie Murmańska. To jest ten fiord, w którym znajduje się miasto. On nam się jeszcze daleko, daleko ciągnie. No i położenie jest dość specyficzne. Do granicy jest jeszcze stąd jakieś 210 km. Po drodze muszę dorwać najlepiej jakiś posterunek policji, gościniec albo coś gdzieś, gdzie mi podbiją tą cholerną kartę migracyjną. Sprawa jest o tyle poważna, że no, to jest biurokracja. I to kraj, w którym niegdyś naprawdę bezpieka rządziła. W sumie dzisiaj też rządzi, tak samo jak u nas, ale już nie aż w ten sposób. Zmienia to jednak fakt, że pewne procedury się ostały i są one bardzo nieprzyjemne. A ja nie chcę wchodzić w konflikt z... Spróbuję do granicy się dobić, pierwszemu kierowcy wytłumaczyć, o co chodzi, żeby mi też przy okazji pomógł. No i co? No i tyle. No. Idę póki co w kimę.